Parku Strażackim rozpoczął się cykl koncertów letnich. Od czasu swojej rewitalizacji Park Strażacki tętni życiem. Koncerty organizowane w tym miejscu cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Kłodzka oraz odwiedzających turystów. Park Strażacki to miejsce, gdzie można przyjść z całą rodziną i odpocząć od miejskiego zgiełku. Dużo osób przychodzi tutaj na co dzień relaksować się, odpoczywać, a my w weekendy będziemy im umilać ten czas, organizując właśnie koncerty, czy to wokalistów, czy to muzyki instrumentalnej. W pierwszej części koncertu zaprezentowały się wokalistki z Total Vocal Project. Total Vocal Project powstał przy klasie śpiewu, którą prowadzę od 14 lat. W przyszłym roku świętujemy 15-lecie naszej działalności. Są to solistki, adepci sztuki wokalnej, osoby, które prowadzę indywidualnie, jak i zespołowo w szkole artystycznej Open Vocal. Sama charakterystyka, jak Państwo słyszą, ma zabarwienie jazzowe, zajmujemy się też popem, klasyką gatunku, ale rzeczami również bardzo, bardzo współczesnymi. Są to osoby bardzo małoletnie, nawet 7-8-letnie i już całkiem dorosłe. Druga część koncertu należała do zespołu Kwartet. Młodzi muzycy wykonali standardy muzyki klasycznej, filmowej i rozrywkowej. Jesteśmy z wykształcenia muzykami. Paweł Kopeć gra na pianinie i na organach. Ja jestem skrzypaczką, a Patrycja jest wiolonczelistką. Skończyłyśmy szkołę pierwszego stopnia i drugiego stopnia, szkołę muzyczną. Gdzie będziemy mogli zobaczyć Was w najbliższym czasie? Nawiązaliśmy współpracę z zespołem Bieguni i z Krzysztofem Tyńcem. W najbliższym czasie będzie można nas usłyszeć 5 lipca w Rynku w Nowej Rudzie. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji dla dzieci. Pod opieką pani Renaty Szpak wykonywać prace artystyczne. Jest to taka zabawa, oczywiście z nagrodami, słodkościami dla dzieci. I dodatkowo atrakcje w postaci dmuchańców z sali zabaw Jaś. 12 lipca na placu przy moście Świętego Jana będziemy tam organizować wydarzenie kulturalne, a gwiazdą tego dnia będzie amerykański zespół tancerzy współczesnych Eisenhower Group, którzy przyjadą tutaj do Kotliny Kłodzkiej w ramach londyckiego lata baletowego, a my ich tutaj będziemy też gościć właśnie w Kłodzku, przypomnę, 12 lipca.